Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam wartość zawodników naszej reprezentacji, reprezentacji Polski. Ile piłkarze kadry Nawałki są warci w tej chwili, kiedy to nagrywam, czyli praktycznie w kwietniu 2018 roku. Myślę, że jest to ciekawy filmik. Będzie sobie można zobaczyć po Mistrzostwach Świata, jak ta wartość tych piłkarzy wzrosła albo też spadła, jeśli będziemy mieć fatalne występy. Ogólnie tak, szacuje się tutaj wartość reprezentacji Polski na sumę ponad 250 milionów euro. No chyba nikomu nie trzeba mówić, że większość tej sumy stanowi Robert Lewandowski. To jest oczywiste. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jesteśmy dzisiaj na stronie Transfer Market. Niektóre oczywiście to jest zdjęcia, mogą być nieaktualne, chociażby jak to, gdzie Wojtek Szczęsny gra w Romie. Wiemy, że dzisiaj przecież Wojtek gra w Juventusie. No i wartość rynkowa Wojtka Szczęsnego jest to 20 milionów euro. Ja bym powiedział, że zdecydowanie jest to większa wartość. Dobra, teraz mamy Romę, 6,5 miliona, Łukasz Skorupski, kolejny bramkarz na tej liście. Wiemy, że tych, jeśli chodzi o bramkarzy, to praktycznie nie mamy na co narzekać. Potem mamy Swansea, tutaj mamy Łukasza Fabiańskiego, wartość 5 milionów euro. No też genialny, kolejny genialny bramkarz, który występuje regularnie, swoją postawą udowadnia, że jest pewnym punktem w klubie, a także w reprezentacji. Bartosz Białkowski jest to kolejny bramkarz, tym razem nowa postać, czy też nowa twarz na tej liście dorosłej, senioralnej piłki nożnej. Kolejny bramkarz, jego wartość wynosi 0,5 miliona euro, chociaż jest to bramkarz, który przewijał się gdzieś w tych młodszych reprezentacjach. Teraz został powołany przez Adama Nawałkę na mecze towarzyskie. Wiemy, że występuje w Ipswich Town. No i bardzo dobrze, że Adam Nawałkę go powołał. Trzeba testować. Wiadomo, że bramkarze mogą wypaść. Kontuzje, czerwone kartki. Mamy Glika, Kamil Glik. Glik. 20 milionów euro. Występuje w AS Monaco. Glik ma fajnie, bo grając w Monaco płaci małe podatki. Wiadomo, że w Monaco są jedne z najniższych podatków w Europie. Wystarczy mieć nieruchomość w Monaco. Michał Pazdan, 2,5 miliona euro, jego wartość rynkowa występuje w Legii Warszawa. Cały czas wszyscy mówią, przebąkują, kiedy Pazdan opuści Legię Warszawa. No nie w takim kontekście, żeby go wyrzucać z Legii Warszawa, ale jest to naprawdę bardzo dobry obrońca, zasłużony piłkarz, który na zagranicę mógłby liczyć na zdecydowanie na wyższe zarobki, a już 30 dobija, więc na transfer jest ostatnia chwila. Potem mamy Marcina Kamińskiego, warty jest 2,5 miliona euro. Marcin Kamiński, który występuje w Bundeslidze, długi czas występował w Lechu Poznań. Postać tak naprawdę zagadka, znak zapytania, jeśli chodzi o polską reprezentację Polski. Miał być nadzieją tej reprezentacji, raz się spisuje, raz też nie. Różnie to bywa, ostatnio miał kontuzję, teraz wyleczył tą kontuzję. Potem mamy Thiago Cionek, 600 tysięcy euro. Człowiek, który absolutnie zaszklił oczy mnóstwu kibiców w Polsce, sprawił, że ludzie po prostu jakby powkładali sobie cebulę do oczy o tym, jak zaczął wypowiadać na temat reprezentacji Polski, na temat patriotyzmu i Polski. Szokuje tym bardziej, że to jest, wypowiada piłkarz, który na co dzień mieszka i gra w piłkę za granicą, tak świetnie, tak cudowny sposób mówił o Polsce, o tutaj wartościach, przywiązaniu do godła, do flagi. Potem mamy Macieja Rybusa, świeżo upieczony małżonek, 3 miliony euro, niedawno poślubił partnerkę. Maciej Rybus, który świetnie się odnajduje, świetnie się czuje w lidze, w ligach wschodnich. Potem mamy Paweł Jaroszyński, 500 tysięcy euro. Aha, jeszcze wam powiem, że oczywiście tutaj Maciej Rybus, no to jest pewny punkt, tak, jeśli chodzi o polską reprezentację. Od wielu praktycznie lat przewija się w tej reprezentacji, występuje. Potem mamy Paweł Jaroszyński, 500 tysięcy euro. No, trzeba odpowiedzieć sobie, Siewo Werona. Trzeba sobie powiedzieć, że jednak w tej reprezentacji nie jest jakoś po prostu tutaj, nie występuje tak często, że nie ma takiej pozycji jak ci poprzedni piłkarze, bo też trzeba odróżnić tutaj, że będzie pewien szkielet takich piłkarzy, którzy występują praktycznie na co dzień.
Znaczy na co dzień, jeśli chodzi o mecze reprezentacji, tak, co mecz reprezentacji, taki szkielet jest twardy, sztywny, są też tacy piłkarze, którzy są dowoływani. Potem mamy Bartosza Bereszyńskiego, wartość 8 milionów euro, czy to muszę powiedzieć, że sam się zdziwiłem. Bardzo dobry zawodnik, wiemy, że przeszedł tutaj z Lecha do Legii, z Legii potem przeszedł do Sampdorii. Piłkarz, który przeszedł do Sampdorii razem z innymi dwoma Polakami. Bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry piłkarz. Potem mamy Łukasza Piszczka, no tu chyba nie trzeba niczego tłumaczyć, nic mówić, absolutnie pracuj, 4 miliony euro. Piłkarz, który gra w Borussii Dortmund, wyrasta tak naprawdę na legendę tego klubu, z tej trójki Polaków w Dortmundzie, a więc Piszczka, Błaszczykowskiego i Lewandowskiego. Widzimy, że Piszczek najdłużej występuje w tej Borussii. Losy tych pozostałych dwóch piłkarzy, a więc Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego, gdzieś się potoczyły dalej. Później mamy Artura Jędrzejczyka, moi drodzy, i to jest wartość 2 250 000 euro. Ciekawa sprawa, występuje w Legii, wiadomo, że został pozyskany tutaj dla Legii, przybył tutaj na Łazienkowską, z Łazienkowskiej wybił się, poszedł w świat, potem przyszedł z tego dużego świata, bardzo dużych pieniędzy do Legii, no i też jest pewnym punktem, jeśli chodzi o kadrę, polską reprezentację. Tomasz Kędziora, młody tak naprawdę chłopak debiutujący, który powoli się przebija do tej reprezentacji, 2 miliony euro. Następnie mamy Grzegorza Krychowiaka, no i tu też jest bardzo ciekawa sprawa, West Bromwich Albion, wiadomo, że jest to klub na wypożyczeniu, bo jak tutaj pokazuje tutaj herb na piersi Krychowiaka, jest piłkarzem PSG, zarabia bardzo dobre pieniądze, jeśli chodzi o PSG, jeśli chodzi o wypożyczenie, bo jest to 100 tysięcy funtów, tygodniowo dodaje około 20 milionów złotych rocznie, natomiast wartość Krychowiaka to jest 20 milionów euro. Niektórzy mówią, że to dzięki Emery stworzył Krychowiaka, jednak trzeba pamiętać, że Krychowiak od wielu, wielu lat pracował na siebie, na swoją karierę, na swoją pozycję, zarówno jak był w Sewilli pod skrzydłami Emery, jak i teraz no, w PSG, no, jest zawodnikiem PSG, ale jest na wypożyczeniu, ale Emery nadal jest trenerem, póki to nagrywam. Potem mamy Jacka Goralskiego. Jacek Goralski absolutnie piłkarz, który jest warty 2,5 miliona euro. Jest to według mnie piłkarz świetny pod względem kadry, pod względem reprezentacji. Przypomina mi się tak naprawdę piłkarze kadry Engela, a więc tacy piłkarze, którzy dawali po prostu z wątroby. Piłkarz Ludogorca i takim właśnie Jacek jest piłkarzem, także można na niego liczyć. Absolutnie według mnie jest to typowy taki piłkarz reprezentacyjny, tak, który naprawdę da z siebie wszystko, jeśli chodzi o reprezentację. Potem mamy Tarasa Romańczuka, jest to piłkarz, który pochodzi z Ukrainy, urodził się blisko granicy, w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej, praktycznie bodajże 60 km od Polski, a otrzymał ostatnio w 2018 roku obywatelstwo polskie, więc jest już pełnoprawnym Polakiem, może reprezentować tutaj reprezentację Polskę na Mistrzostwach Świata, piłkarz Jagiellonii Białystok, 1 100 000 euro, piłkarz tyle jest warty. No i mamy Piotrka Zielińskiego, 25 milionów euro, szok. Muszę powiedzieć, że gdy to usłyszałem po raz pierwszy, to myślałem po prostu, że to są jakieś żarty. Wiedziałem, że ten piłkarz jest bardzo dobrym, po prostu dużo warty, natomiast tak naprawdę szokująca są te po prostu pieniądze, jakie jest warty ten piłkarz. No, trzeba powiedzieć sobie wprost, że filozofią Napoli jest to, że biorą piłkarzy, podnoszą absolutnie wartość tych piłkarzy i później ich sprzedają. Świetni są w tym, co robią Napoli, co pokazali już to wielokrotnie, jeśli chodzi o historię. I tak samo jest w przypadku tutaj Piotrka Zielińskiego, tak samo pewnie będzie w przypadku Arka Milika, ale o tym w dalszej części. Potem mamy Karol Linetti, kolejny z tej trójki w Sampdorii. To mówiło się, że jest trójka w Borussii Dortmund, teraz trójka w Sampdorii. Karol Linetti, który jest warty, uwaga, 15 milionów euro. Też tutaj zawodnik, który często występuje w reprezentacji Polski, Krzysztof Mączyński, kolejny piłkarz, jego wartość rynkowa 1 250 000 euro, no ale zdecydowanie ta wartość tego piłkarza według mnie jest większa, na pewno jeśli chodzi o jego przydatność dla reprezentacji, to jest ona zdecydowanie większa niż tylko 1 250 000 euro. Piłkarz, który obecnie występuje w Legii Warszawa, Rafał Kurzawa, Górnik Zabrze, 800 000 euro, to też jest ciekawa sprawa, ponieważ jest to zawodnik, który
w ostatnich meczach towarzyskich bardzo dobrze się zaprezentował, świetnie grał. Być może to będzie po prostu kolejny mocny punkt, mocny zawodnik, jeśli chodzi o polską reprezentację. Fajne jest to, że on wszedł tak naprawdę do tej reprezentacji bez kompleksów. On się nie boi, nie? Gra z kolegami starszymi, kompletnie się nie boi, dogrywa piłki, czuje się swobodnie. To też jest ważne, tak? To też jest ważne, że po prostu czuje się w tej drużynie pewnie i swobodnie. Sławomir Peszko, absolutnie tutaj król memów, ulubieniec, jeśli chodzi o wszelkie tutaj memy sportowe. Ale ciężko jest tutaj odmówić Peszkinowi tutaj serce i po prostu oddanie, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Jego wartość rynkowa to jest 500 tysięcy euro, czyli około 2 milionów złotych, występuje w Lechii Gdańsk. Wcześniej miał też przygodę przecież z Bundesligą. Co ciekawe, warto też pamiętać, że wcześniej przecież występował razem z Robertem Lewandowskim w Lechu Poznań, więc może to być ciekawe w kontekście mistrzostw świata, że mogą się oni świetnie rozumieć. Warto jest także dodać, że selekcjoner reprezentacji Polski, a mianowicie Adam Nawałka, powiedział znamienne słowa. Był pytany na temat właśnie Peszki, czy Peszko nie jest w słabej formie, jak jest powoływany i tak dalej. Trener Adam Nawałka powiedział tak: jeszcze nigdy nie zawiodłem się na Peszce, zawsze kiedy potrzebuję go, mogę na niego liczyć, to jest tak naprawdę nasz joker, nasz as w rękawie, człowiek, który może nie będzie grał pełnych 90 minut, ale gdy wchodzi i robi to, co mu nakreśli tak naprawdę Adam Nawałka, jeśli Adam Nawałka wprowadza go na 15-20 minut i mówi: słuchaj, masz przytrzymać grę, masz faulować, masz po prostu wybijać piłki, tego, to on wszystko to robi, absolutnie człowiek z czarnej roboty, znaczy może nie czarnej roboty, w sensie fauli i tak dalej, ale absolutnie tutaj Adam Nawałka na niego stawia, tak powiedział, nigdy się na nim nie zawiódł, od kiedy go powołuje. Zresztą ciekawa sprawa jest to, że Peszko, mówiąc tutaj o przygodzie w reprezentacji, to swego czasu, bodajże było to pod kątem mistrzostw Europy, powiedział, że już od stycznia się przygotował, zero tam po prostu jakichś alkoholi, specjalna dieta, tylko po to, żeby po prostu być w pełni gotowy, jeśli chodzi o reprezentację Polski na mistrzostwa Europy. Zobaczymy, jak to będzie teraz miało miejsce w przypadku, czy w kontekście mistrzostw świata, mundialu w Rosji. Potem mamy Kamila Grosickiego, a więc Hull City. Jego wartość tego piłkarza wynosi 7 milionów euro. Pamiętajcie, że jest to transfer market, a więc ta wartość rynkowa tego piłkarza może być zaniżona. Zresztą o tej wartości, że jest ona zaniżona, powiem za chwilę w kontekście Roberta chociażby Lewandowskiego, którego wartość zdecydowanie jest wyższa. Tak, Grosik występuje w Hull City, świetnie się rozumie z Lewandowskim na boisku, dogrywa mu. Potem mamy Przemysława Frankowskiego, 1 250 000 euro, piłkarz Jagiellonii Białystok. I Robert Lewandowski, a więc Bayern Monachium, wartość 80 milionów euro, śmiech na sali, w życiu tyle Robert nie jest warty, to jest po prostu taka śmieszna stawka. Robert jest na dzień dzisiejszy warty minimum 100 milionów euro, na pewno kluby angielskie są w stanie tyle pieniędzy wyłożyć za tego zawodnika, nawet więcej, dużo, dużo więcej. Ja zawsze mówię, że jego wartość po prostu jest obniżana przez to, że nie ma jakiejś takiej wartości marketingowej jak Neymar czy Ronaldo, czyli nie robi jakichś show, tatuaży, dreadów, tak, nie występuje. Pracuś, ale tak naprawdę zdecydowanie jego wartość jest większa. Tak powiedziałem, 80 milionów euro. Dobra, i teraz zobaczmy sobie kolejnego zawodnika. Arkadiusz Milik, jego wartość to jest 18 milionów euro. Chyba z tego, co kojarzę, to jego wartość troszeczkę spadła, bo jego wartość była 20 czy 25 milionów euro. Kompletnie w ostatnich czasach, kiedy to nagrywam, jest kwiecień 2018 roku, kompletnie go przybiła ta kontuzja. Jedna kontuzja, druga kontuzja, powolny powrót do Napoli, ale ja uważam, że po pierwsze jest to zawodnik, który się kompletnie spłaci co do joty, a nawet z nawiązką, jeśli chodzi o Napoli. Kto wie, czy czasem Napoli po prostu nie wyszkoli go, nie rozstrzela go, nie da mu możliwości do rozstrzelania się, nie pójdzie do jeszcze lepszego klubu. Absolutnie Milik będzie jeszcze przeżywał swój złoty okres, złoty czas. Nie może się kontuzjami podłamać. Widać, że go psychicznie trochę podłamały. Wszystko będzie w porządku, spoko. Wystarczy odczekać. Tak czasami jest. Jego wartość na dzień dzisiejszy jest to 18 milionów euro. No i Łukaszek Teodorczyk jest warty 7 milionów euro. Świetny zawodnik, ale zobaczcie sobie, jak dużo zawodników jest. Zresztą ja na tym wskazywałem w jednym z filmików, że Lech Poznań bardzo dużo dostarcza tych zawodników, jeśli chodzi o zagranicę, jeśli chodzi o kadrę. Dużo tych zawodników, których przedstawiłem, no Bereszyński, Linetti,
no właśnie Teodorczyk, Peszko, Lewandowski, to są wszystko zawodnicy, którzy występowali wcześniej w Lechu Poznań, czy się przewinęli po prostu przez Lech Poznań, a jeszcze było pewnie więcej tych piłkarzy. Dobra, teraz mamy tak, Łukasza Teodorczyka, Łukasz Teodorczyk, jego wartość to jest 7 milionów euro, absolutnie tutaj też jeden z lepszych napastników, nie możemy narzekać, jeśli chodzi o tego po prostu tutaj zawodnika, napastnika. No w reprezentacji wiadomo, że nie jest numerem 1, tak, bo numerem 1 zawsze jest tutaj Robert Lewandowski. Zresztą tych napastników mamy też sporo, bo na dobrą sprawę można było jeszcze Kownackiego powołać. To jest 7 milionów euro. Potem mamy Jakuba Świerczoka, jest to Ludogorec, wartość 7 milionów euro, gra razem z Jackiem Goralskiem i to by było wszystko, jeśli chodzi o tych zawodników. Wojtek Szczęsny zamyka po prostu tą stawkę, tak powiedziałem, jest to kwota 20 milionów euro. To też jest ciekawa sprawa, ponieważ Wojtek Szczęsny teraz jest w Juventusie, więcej czasu zgrzeje ławkę, jak będzie występował, to zdecydowanie jego wartość wzrośnie. To była wartość piłkarzy, jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy na krótko przed Euro, przed Mistrzostwami Świata. Zobaczymy, jak ta wartość piłkarzy zmieni się po Mistrzostwach Świata. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to żałuj, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!